Siema Minecraft ziomy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sajek i dziś będziemy oceniać wasze gildie na moim serwerze. Pamiętajcie o wzięciu udziału w konkursie na sponsora. Sponsor to ranga najlepsze na Dragonie i w sumie za 30 zł, więc mi się wydaje, że się opłaca. Wszystko co musicie zrobić wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Ja już wam nie będę przedłużał i widzimy się za chwilkę. Nara. Dobra, słuchajcie, więc jesteśmy w takim razie już na spawnie. Jesteśmy na Dragonie w tym momencie. Czekajcie, tylko ja muzyczkę troszeczkę ściszę, bo mi się wydaje, że jest troszeczkę za głośno. O, tak jest, dobra. Dobra, jesteśmy w tym momencie sobie na spawnie. Zobaczymy, czy ktoś tutaj cheatuje. Jeśli nikt tutaj nie cheatuje, to wtedy lecimy z ocenianiem. Ale czekajcie, najpierw może rozdamy ziomeczkowi rangę, który wygrał w poprzednim odcinku. A więc Derek06 napisał w poprzednim odcinku komentarz. W komentarzu napisał swój nick, zalajkował odcinek oraz zasubskrybował kanał. W takim razie do ciebie wędruje sponsor na zawsze, Derek. Proszę bardzo, otrzymaj sponsora na zawsze. Mam nadzieję, że ci będzie służył, gościu. Jeśli również chcecie wygrać, to pamiętajcie, na początku odcinka były takie wymogi, że tak powiem, co musicie zrobić, było napisane, więc jeśli chcecie, to możecie śmiało sobie przewinąć odcinek. Dobra. I co, kurde blaszka, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie oceniać cztery gildie, jeśli nam czas na to starczy. Jeśli nam czas na to pozwoli, to będziemy oceniać cztery gildie, jeśli nie, to trzy. Słuchajcie, pierwsza gildia to jest gildia VIP, druga West, trzecia Isis, czwarta BDTM, więc co, zaczniemy się chyba tepać, co? GTP VIP 100, tepniemy się najpierw do gildi VIP, proszę bardzo. O, włączę sobie tego GMA. Speed 2. Dobra, i halo. Tak się prezentuje gildia VIP. Ej, naprawdę, powiem wam szczerze, że fajna gildia. Mega fajna gildia, mi się osobiście podoba. Kurde blaszka, to jest ogólnie pierwsza gildia, którą oceniam na tej edycji. Więc kurde, no, na razie mam miano najlepsze. Na razie mam miano najlepszej. O, jakieś tabliczka. Zamek budowali Basyla DV2 oraz Young Heart. Dobra. Może weźmiemy sobie. O, a tutaj kolejne osoby, czy. Ej, o, zbierali itemy nawet. Dobra, okej, okay, spoko. W takim razie może im damy premium case'y, co? Za zbudowaną gildię. Może, czekajcie. Może najpierw zejdziemy w dół, co? O, tu jest halo, tu jest jakiś ziomeczek. Halo, Michciu. Trzymaj premium case za to, że zrobiłeś fajną gildię. Czekajcie, tylko ja muszę najpierw zejść tutaj na dół. Dam mu premium case, słuchajcie. Tylko najpierw zejdę. O kurde, to są takie stoniarki. O, tu jest jakieś przejście. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, na jakich kordach jesteśmy, ale mam nadzieję, że tutaj ziomeczki z gildii West będą mieli. O, tutaj w sumie jeden mnie ziomeczek śledzi. Trzymaj 32 premium case'y za epicką gildię, stary. Trzymaj. Możemy jeszcze nawet screena zrobić. Chcesz screena zrobić? Chodź, czekaj, o. Gościu, nawet ja sobie zrobię screena, proszę bardzo. Elo, F2 poleciał screenek. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Kolejna gildia to jest gildia West. A ogólnie gildia VIP, czekajcie, jeszcze raz się tepnę na kordy gildii West. Znaczy VIP. Gildię VIP oceniam na w sumie. Kurde blaszka, te wieże mogłyby być troszeczkę wyższe. Tu na górze też mogłoby coś być. Ale oceniam taką gildię, słuchajcie, 7,5/10, bardzo spoko gildia. Widać, że troszeczkę im czasu to musiało zająć. Więc no 7,5/10 mi się wydaje, że będzie w porządku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, żeby wasza gildia została oceniona w kolejnym odcinku, to wystarczy, że wbijecie na Dragona, zbudujecie jakąś fajną gildię i kurde blaszka, w sumie napiszecie w komentarzu tak gildii, nie? No bo w sumie z odcinka właśnie będę oceniał. Jeśli napiszecie tak gildii swojej w komentarzu pod tym odcinkiem, to ja możliwe, że ocenię waszą gildię w nowym odcinku. Dobra, więc lecimy dalej. GTP West 100. Pyk, jesteśmy na kordach gildii West, ale widzę, że nie jest skończona. Wow, a to ja już ją chyba widziałem, kurde blaszka, tak mi się wydaje, że ją gdzieś widziałem, tylko że jej nie dokończyli, a mieli ją dokończyć, kurde blaszka. No i nie jest skończona. Gdyby była skończona, to naprawdę mi się wydaje, że zajęłaby pierwsze podium. A tak to dupa. Tak to dupa, nie jest skończona. 1/4 jest skończona, może. Może troszeczkę więcej niż 1/4. Ale no tak czy siak nie jest skończona gildia, średnio to wygląda. Co prawda ten mur byłby epicki, gdyby był skończony. No ale na razie musimy się wstrzymać z ocenianiem, gildia nie jest skończona. Tepam się do kolejnej gildii. Pyk.
Dobra, jesteśmy na terenie. Ooo, a to jest spoko. To jest mała gildia. To jest mała gildia, ale widać, kurde blaszka, że ktoś się postarał. Widać, że ktoś się postarał. Kurde blaszka, no nie no, fajne, spoko. Mi się podoba gildia, taka malutka gildia. Tylko jestem ciekaw, gdzie jest wejście. Tu jest wejście, nie, to nie jest wejście. Halo, to nie jest wejście. To nie są stołniarki nawet. No nie wiem. Kurde, chciałbym wejść do tej gildii, ale dobra, zobaczymy może, kto jest w tej gildii, dobra? Info, zobaczymy, ile ludzi ją budowało. Jedna osoba! O kurde, stary, nie, to ja ci muszę za to dać nagrodę. User 09, czekajcie, nie, 0JKO, pyk, 0AJK0, a masz dziwny nick, gościu. Masz sponsora na zawsze. W takim razie, tak czy siak, zostawiam ci na terenie twojej gildii premium case'y. Zejdź na dół do designu, tylko dla Sajka Helosa. Łooo, gościu, fajne przywitanie, kurde blaszka, że tak powiem, na tabliczce. Tylko gdzie tu, o tutaj się schodzi, dobra. A bo tu design jest. Dajcie chociaż 5 na 10, stary, to będzie 10 na 10. Na dole jest Tizagne, mały, ale ładny. Zostawcie suba, zostawcie... O kurde, nie będę tego gadał. Zamek, dobra, w sumie spoko, mi się to podoba, kurde, takie, wiecie co, taki, takie rozeznanie w terenie, że tak powiem, na szybko. Dobrze, że umieściłeś te wiadomości na tabliczkach. Widać, że przygotowałeś gildię specjalnie pod odcinek. Ja bym ją troszeczkę oświetlił, żeby było widać cokolwiek tutaj. Pamiętajcie o oświetlaniu gildii, kurde blaszka, bo ja później muszę latać na odcinku i kurde oświetlać waszą gildię. A później faworka jest, że pochodnie daje. Dobra. To jest stone? To nie jest stone. Ej, ale gildia jest spoko nawet, tylko że nie rozumiem tego dołu. Kompletnie nie rozumiem tego dołu. Jakieś to są wieże, czy co? Ale góra jest spoko, ale dół mi ciężko ogarnąć, powiem wam szczerze. Dół mi mega ciężko jest ogarnąć. Kurde, stary, ja ci muszę zostawić premium case'y. Stary, budowałeś tą gildię sam. Ja ci w tym momencie tutaj zostawiam... Czekajcie, aha, bo to jeszcze nie jest 45 poziom, w takim razie jeszcze niżej muszę zejść. Dobra, ja nie mogę pokazać kordów, nie wiem na jakim jestem poziomie, a muszę się skopać niżej. Stary, słuchaj, jeśli to widzisz, to w tym miejscu, o, narysuję ci takie w sumie coś z góry, taką w sumie wieżyczkę małą ci zrobię ze stołna. I tutaj na dole ci stawiam w tym, wow, a tu jest zejście, to jest design. What the fuck? Ej, spoko! Ej, to jest mega ładne jednak. Tamta góra, w takim razie nie wiem co to było, nie wiem gdzie się wkopałem, ale to jest mega ładne, patrzcie, skowadł jeszcze to zrobił. Ej, kurde, gościu. Słuchaj, gdybyś nie miał sponsora, to bym ci w tym momencie dał sponsora na zawsze, ale ty masz sponsora. Nie, to jest mega ładne, w takim razie ja ci tutaj stawiam, stary, skrzynkę i daję ci... Stack premium case'ów, stary, stack premium case'ów trzymaj. Naprawdę, za taką gildię tyle ci się, stary, należy, nawet więcej ci się należy, bo w sumie sponsor na zawsze kosztuje 3 dyszki, bym ci chętnie dał tego sponsora, ale już masz go na zawsze. Dobra, tepamy się w takim razie dalej, do kolejnej gildii się tepamy. GTP BDTM. Aha, jeszcze 100, dobra. Okej, jesteśmy na terenie gildii BDTM. No. Kurde, blaszka, fajna gildia, do fajnej gildii się tepłem, ale tutaj są jakieś... O kurde, jak ktoś tu wpadnie, słuchajcie, to nie ma wyjścia z tego normalnie, nie? Nie ma z tego wyjścia, patrzcie co tu jest w ogóle. What the fuck, a tu pewnie jakieś przejście w dół. Czekajcie, zobaczymy czy to są stoniarki. Nie, to jest normalny stone, dobra, okej, myślę, że to jest jakieś przejście, jakby w razie czego założycie tutaj gildii wpadł, czy jakiś członek gildii, to mógłby zawsze wyjść, gdyby tutaj była stoniarka. A tak to kurde blaszka nie wyjdzie stąd. Naprawdę, kurde, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Naprawdę, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Ale ogólnie gildia BDTM, no taka średnia jest, no. Ale zejdziemy na dół, może będą mieć coś fajnego na dole. Czekajcie, zobaczymy, bo to jest całkiem możliwe, słuchajcie. Całkiem możliwe, że może być coś ciekawe. O, oprócz w sumie widzę tutaj serducha, to nic tutaj ciekawego nie będzie. Dobra, czekajcie, tepniemy się może na 30 poziom. A to jest 30 poziom, to 10 może? Nie, nie ma nic. 20? What the fuck, ta gildia w ogóle nie ma? Halo, gdzie ja jestem? O, tepłem się, dobra. I tu pewnie... O, dobra, okej. Jakimś cudem udało mi się wyjść.
A tu jest Anakin. Halo, Anakin, gościu. Co to jest za gildia frikilowska? Nie wiem jakim cudem, ale dało mi się tutaj trafić. Zaczynamy od sobie w skrzynkach. O, siema Anakin, elo, elo, elo. Masz premium case'a. Masz nawet dwa premium case'y. Pokaż mi, gdzie masz magazyn. MSG Anakin, gdzie masz magazyn? Pokaż na odcinek. Zobaczymy. Może będzie miał gdzieś magazyn schowany. Jestem ciekaw właśnie, co miał w skrzynkach, bo widzę, że to jest koks nawet, słuchajcie. 813 rankingu to jest dość sporo na Dragonie. Mordo, zrobiłem gildię przed chwilą. O kurde. Ja, on przed chwilą robił gildię. W takim razie musiało mu to zająć chwilkę dosłownie, nie? Moim zdaniem coś takiego Anakin mógłby zbudować w, powiedzmy, kilka godzin, słuchajcie. W kilka godzin mógłby taki coś zbudować, spokojnie. Zobaczymy, co ma w skrzynkach. Nic nie ma w skrzynkach, kurde blaszka, niestety. Za bardzo nic nie ma. Ale ogólnie, no... Co, skoro gildia została dopiero założona, to jest sporo itemków zdążył, że tak powiem, sobie zdobyć. O kurde blaszka, no to jest dość, słuchajcie, cenna skrzynka. To jest dość cenna skrzynka. O, kolejny ziomeczek się wziął, halo. Dexo, siema, siema. Elo, garda. Siema. O, fajny SS będzie, pyk, screenshot. Ode mnie poleciał. Dobra, więc co? Ja już się będę z wami żegnał. Z wami elegancko, jeszcze z widzami będę się żegnał. Więc co? Pamiętajcie, że jeśli jesteście nowi, zostawcie suba, weźcie udział w konkursie. Pamiętajcie, że wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz w komentarzu napisać swój nick, a możliwe, że wygracie sponsora na nowym odcinku. I co? Ja się będę z wami żegnał, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Nara!